Czemu pogoń to portowcy? Tak naprawdę istnienie koła sportowego przy Zarządzie Portu Szczecin wiąże się z powstaniem nowej organizacji sportu na wzór radziecki, czyli gdzie sport był branżowy, a podstawową komórką sportową organizacyjną było koło sportowe. To ciekawe, na początku koło sportowe nazywało się Związkowiec, dopiero później po likwidacji Zrzeszenia Związkowiec przeszło do Zrzeszenia Kolejarz i to tak naprawdę powinno być jakby wierzące z samego początku. Pierwsze informacje o powstaniu koła sportowego mamy z marca 1950 roku. I tu ciekawe, ponieważ to było Zrzeszenie Sportowe Kolejarz, to znaczy, że tych sportowców nie nazywano portowcami wówczas jeszcze, a kolejarzami. Dopiero później, w późniejszym okresie, tak naprawdę po powstaniu stowarzyszenia, czyli Klubu Sportowego Pogoń, przy Zarządzie Portu Szczecin ta nazwa, określenie portowcy była coraz częściej używana przez samych zawodników, jak i również przez kibiców Klubu Sportowego.